Bo najpiękniejsze w życiu, co można mieć, to marzenia. I tak sobie myślę, że nawiązując do tej piosenki, będziemy Paulinie życzyć przede wszystkim spełnienia marzeń, ale wszystko po kolei. Cześć Paulina. Witamy. Okay. Głośniej, nie wstydź się Paulinko, chyba, już jesteś zaspana. Już jesteś dużą dziewczynką. Halo? Halo? Paulina, czy ty jesteś zaspana? Troszkę. A troszkę, czy Zygmunt cię obudził? Tak jakby. Tak jakby, czyli domniemywujemy, że tak. Dobrze, Paulina, to ja ci powiem teraz bardzo wolno, co następuje. Od samego rana, za 25:09, wydzwania do ciebie Radio Parada. Wydzwania na polecenie... No właśnie. Zgaduj kogo? Pewnie mojej mamy. Twoich rodziców, ale wszystko po to, żeby życzyć ci spełnienia marzeń, zdrowia, szczęścia i słodyczy. Dziękuję bardzo. Mało tego, Radio Parada ma dla ciebie prezent, podwójne zaproszenie do klubu muzycznego. I jest już twoje. Także jak się przebudzisz, przeciągniesz i będziesz miała ochotę wyjść potańczyć, to już właśnie ci załatwiliśmy takie wyjście. Zadowolona? Tak, bardzo dziękuję. A kogo zabierzesz ze sobą na taką imprezkę? Mojego chłopaka. To proponuję także pozdrowić teraz chłopaka, bo to jest dobry moment. To chciałabym pozdrowić mojego chłopaka Michała. I wiesz co, i nie zapomnij o rodzicach, bo to oni składali ci życzenia. Dobrze, Paulina, budź się powoli, powoli wstawiaj wodę na kawę. Piękny dzień przed nami, życzymy ci 100 lat w zdrowiu, w szczęściu, pomyślności i miłego dnia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, wzajemnie.